Ja bym powiedział, Fernando, wracaj do domu. To, co powiedziałeś, okładka faktu, no mi się ciśnie na usta parę takich niecenzuralnych słów, bo. Proszę nie. Proszę nie, ale no jeden strzał celny, gramy z Albanią i my cieszymy się, że nasi zawodnicy wyszli bez strachu w Tiranie na Albanię. Albania dała nam piłkę, miała uba, bo my topiką nie potrafiliśmy zrobić nic. No naprawdę, no jeśli my mamy sześć punktów po pięciu spotkaniach i my po ostatnim 2-0, gdzie się męczyli, męczyliśmy, żeby nie ten rzut karny, to uwierzcie mi, że to mogło się skończyć 0-0. No ja sprawdziłem samolot dla Fernando Santosza. Piąta, 35. Tirana Lizbona z jedną przesiadką, bo nie zasłużył nawet, żeby polecieć bez przesiadki. I myślę, że już te ostatnie mecze w tej grupie powinniśmy potraktować jak, potraktować, jak przygotowanie do play-offu. Bo pewnie będziemy pokazywali i tabele jak nasza sytuacja wygląda, no jest tak fatalna, że ktoś mówi, musimy patrzeć na kogoś, ale z tym selekcjonerem my te ostatnie spotkania też nie wygramy.